Czy jestem dupkiem, bo wyprowadziłem się od rodziców po tym, jak kazali mi zapłacić czynsz? Mam 23 lata i jestem najstarszy z piątki rodzeństwa, którego przedział wiekowy wynosi od 10 do 20 lat. Studiuję stacjonarnie, a do tego pracuję na pół etatu w zawodzie, który pokrywa się z wybranym przeze mnie kierunkiem. Zarabiam wystarczająco dużo, aby się utrzymać i jeszcze coś odłożyć... Plus szef obiecał zatrudnić mnie na stałe, gdy tylko skończę szkołę. Nasi rodzice pracują na pełen etat, żeby utrzymać rodzinę, więc ja często musiałem brać na siebie wiele obowiązków, aby w domu panował porządek. Ojciec przeważnie pracuje do późna, a mama wraca z roboty dopiero po 17. Oznaczało to, że moim zadaniem było zrobienie zakupów oraz prania i przygotowanie jedzenia, żeby nikt nie chodził głodny. Starałem się również zaganiać moje rodzeństwo do pomocy, i przyznam, że nawet dobrze mi szło. Na przykład mój najmłodszy brat był odpowiedzialny za karmienie i wyprowadzanie psów. Musiałem jedynie dbać o to, aby nie zabrakło karmy oraz worków na odchody. W czasie świąt Bożego Narodzenia miałem okazję kupić sobie PS5, i tak też zrobiłem. Reszta rodziny nadal korzystała ze starszej generacji, ale nie zamierzałem się z nimi dzielić i po prostu trzymałem konsolę w swoim pokoju. Nie spodobało się to mojemu najstarszemu bratu, który skarżył się mamie i tacie, że zarabiam masę pieniędzy i niczym się nie dzielę. Podczas następnej rozmowy rodzice poruszyli ten temat, a ja próbowałem im wytłumaczyć, że przecież zajmuję się domem pod ich nieobecność, więc powinni być mi chociaż odrobinę wdzięczni. Niestety ich to nie usatysfakcjonowało i zażyczyli sobie, Abym dokładał się do czynszu, skoro i tak zarabiam krocie. Poszedłem do swojego pokoju, gdzie wszystko przeliczyłem i okazało się, że jeśli przystałbym na ich warunki, zostałoby mi około 800 dolarów miesięcznie. Gdybym jednak w następnym semestrze opuścił kilka zajęć, mógłbym pracować niemalże na pełen etat, a za rok ukończyłbym studia z tytułem drugiego stopnia. Dzięki temu mógłbym wynająć własne mieszkanie i miałbym o wiele więcej wolnego czasu do dyspozycji. Decyzja była prosta, spakowałem się i wyprowadziłem. Wszystko, co posiadałem, z łatwością zmieściło się do mojego samochodu, więc nie było potrzeby jeździć na raty. Musiałem jedynie znaleźć nocleg na dwa tygodnie, aby dopiąć sprawy związane z nowym mieszkaniem, ale z tym również nie było problemu. Nie ukrywam, że gdy w końcu poszedłem na swoje, odrobinę przesadziłem z Tinderem, bo do domu rodziców nie mogłem zapraszać kobiet. Dopóki nie skończę tego semestru, zamierzam nadal pracować na pół etatu. Dopiero latem całkowicie poświęcę się robocie, a jesienią przepiszę się na lżejsze zajęcia, aby móc kontynuować pracę. Odkąd się wyprowadziłem, moje dawne obowiązki spadły na moje najstarsze rodzeństwo. Wszyscy są na mnie wkurzeni, że podjąłem taką decyzję, a nie inną. Rodzice są źli, ponieważ zostawiłem ich samych, a rodzeństwo jest wściekłe, bo mają więcej obowiązków. Najbardziej dotknęło to mojego najstarszego brata, który nie ma czasu, aby spotykać się z dziewczyną, a nie może jej zaprosić do domu. Źle mi z tym, że tak ich zostawiłem, ale nie będę przecież ogarniał całego domu i jeszcze za to płacił. Zamierzam jak najlepiej wykorzystać wolny czas, który teraz mam. W ramach celebracji kupiłem sobie nawet roślinkę z IKEI. Czy jestem dupkiem, ponieważ oddałem ojcu pieniądze na oczach jego pozostałych dzieci i powiedziałem mu, że nie jest już mile widziany na mojej uroczystości rozdania dyplomów. W przyszłym tygodniu odbędzie się moja uroczystość rozdania dyplomów. Rodzice mieli wspólnie zająć się organizacją przyjęcia, ale z racji, że nie mieszkamy razem, ojciec po prostu dał nam z góry pieniądze, abyśmy mogli pokryć wszelkie konieczne wydatki. Od rozwodu moja relacja z nim była bardzo skomplikowana. Kiedy miałem 4 latka, rodzice umówili się na opiekę naprzemienną, aby ojciec miał okazję się wykazać, ale zmieniło się to, gdy poznał Jane. Kobieta miała trójkę dzieci, z czego dwa były bliźniakami. Pobrali się, gdy miałem 12 lat, ale już wcześniej byłem przez niego zaniedbywany. Czułem, że kochał tamte dzieciaki bardziej ode mnie. Często zdarzało mu się odwoływać nasze wspólne plany na rzeczy ich wymysłów, albo zmuszał mnie, abym spędzał z nimi czas i próbował mi wmówić, że tak jest lepiej. Przykładem może być dzień, w którym wolał zabrać je do sali zabaw, niż wybrać się ze mną na wędrówkę, lub gdy zabrał je do parku, mimo że obiecał obejrzeć ze mną film. Najgorszy był jednak moment, kiedy zdobyłem bilet na koncert zespołu, który ja i ojciec ubóstwiamy. Obiecał kupić wejściówkę dla siebie i pojechać ze mną, aby spędzić razem trochę czasu, ale finalnie wydał pieniądze na swojego najmłodszego pasierba, który zażyczył sobie przemalowania pokoju. Odwołał nasze spotkanie w ostatniej chwili, co sprawiło, że poczułem się okropnie. Nawet gdy złamałem rękę i trafiłem do szpitala, nie było go przy mnie, bo jeden z jego pozostałych dzieciaków miał wycinane migdałki i domagał się obecności obu rodziców. Nie próbował się tłumaczyć, tylko zadzwonił do mamy i poprosił ją, aby przekazała mi, iż jest ze mnie dumny, bo jestem bardzo odważny i wyrozumiały, mimo że nigdy nie powiedziałem takich bzdur. Kiedy próbowałem z nim o tym rozmawiać, odpowiadał, że mam prawo czuć się zazdrosny i jest to czymś naturalnym. Dosłownie tylko tyle miał mi do powiedzenia. Cztery lata temu zaoferował, że opłaci połowę wycieczki, na którą miałem jechać z kolegami ponieważ mama nie miała wystarczająco pieniędzy czas wyjazdu zbliżał się nieubłaganie więc przypomnieliśmy mu że musi zapłacić ale on jak zwykle zaczął szukać wymówek tłumaczył i śledwo stać ich na rachunki a do tego nadchodzą urodziny bliźniaków i trzeba zorganizować dla nich przyjęcie w zamian zaproponował rodzinny wyjazd w późniejszym terminie ale nawet nie chciałem o tym słyszeć powiedziałem że zostanę tam gdzie czuję się kochany bo było jasne, kto jest dla niego ważniejszy. Byłem gotowy zrezygnować z planowanej wycieczki, ale mamie udało się pożyczyć pieniądze i zapłacić za wyjazd. Jakiś czas później ojciec wyznał, że żałuje sprawienia, iż poczułem się mniej ważny i zaczęliśmy pracować nad naszą relacją. Opowiedziałem mu o uroczystości rozdania dyplomów i jakiś miesiąc temu przesłał mi pieniądze, o których wspominałem wcześniej. Niestety, szczęście nie trwało długo ponieważ w zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie i powiedział, że jeden z jego pasierbów jest gnębiony w szkole i ta kasa mogłaby pozwolić go jakoś rozweselić. Byłem wkurzony i się rozłączyłem. Dwa dni później pojechałem do niego, oddałem mu pieniądze i powiedziałem, że nie chcę widzieć jego ani jego nowej rodziny na oczy. Wybrał, kto jest ważniejszy, więc lepiej, żeby trzymał się ode mnie z daleka. Jego dzieciaki wszystko słyszały. Ale miałem to gdzieś i po prostu wróciłem do domu. Parę godzin później zadzwonił i powiedział, że musimy porozmawiać o tym, jak dorośli i że zraniłem uczucia jego rodziny. Jego żona natomiast wypisywała do mnie niezbyt miłe wiadomości, więc musiałem ją zablokować. Czy według was jestem dupkiem? Jeśli tak, to na pewno odziedziczyłem to po ojcu. Czy jestem dupkiem, ponieważ powiedziałam mężowi, że jego kultura to syf i nie chcę mieć z nią nic wspólnego? Mój mąż i ja mieszkamy w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych. John przeprowadził się tutaj parę lat temu w poszukiwaniu pracy. Wcześniej dorastał w bardzo chrześcijańskiej rodzinie na południu, ale mimo to nigdy nie chodził do kościoła. Co ciekawe, na krótko przed tym, jak to wszystko się wydarzyło, rodzice Johna oraz jego najlepszy przyjaciel z dzieciństwa wraz z żoną również postanowili się tu przeprowadzić. W ubiegły weekend po raz pierwszy mieliśmy okazję spotkać się całą szóstką. Gdybym wiedziała, jak to się skończy, nigdy bym się nie zgodziła na ten przeklęty piknik. Zaczęło się od tego, że John dołączył do nas parę minut po mnie, ponieważ musiał przenieść nasze dziecko do końca na podwórku. Jego ojciec oraz Dan nie zamierzali przepuścić okazji i nabijali się z niego, że żyje pod pantoflem i wykonuje obowiązki, które powinny należeć do mnie, zamiast się z nimi napić. Próbowałam grzecznie zmienić temat. Ale to tylko sprawiło, że zostałam zjechana, ponieważ nie przygotowałam Johnowi talerza oraz nie nałożyłam mu jedzenia przed nałożeniem sobie. Oczywiście zrobiłabym to bez najmniejszego problemu, gdybym uznała, że któreś zdań się skończy, zanim usiądzie, albo gdyby mnie o to poprosił. Dan i teść najwidoczniej nie zamierzali odpuścić, ponieważ dalej przechwalali się, że w ich rodzinach wszystko jest tak, jak być powinno. Żony ogarniają dom a oni zajmują się pracami ogrodowymi warto przy tym wspomnieć że obaj mężczyźni mieszkają obecnie w wynajętych mieszkaniach które nie mają podwórka do ogarnięcia a ich żony tak jak i ja pracują na pełen etat ta konwersacja zrujnowała cały piknik i najwidoczniej sprawiła że John zrobił się zazdrosny ponieważ niedługo później poszedł z ojcem i Danem na spacer a mnie zostawił żebym po nich posprzątała i zajęła się dzieckiem Czekałam na jego powrót kilka godzin, licząc, że przeprosi mnie za swoje zachowanie, ale tak się nie stało. Zamiast tego naskoczył na mnie, bo zrobiłam z niego pantofla w obecności jego przyjaciela i taty. Narzekał, że tradycyjny podział obowiązków to ogromna część kultury południowej i okazałam mu niesamowity brak szacunku, narzucając jemu oraz jego rodzinie północne zwyczaje. Wspomniał również, iż od kilku miesięcy czuję się niezadowolony, ponieważ zmuszam go do wykonywania połowy obowiązków domowych oraz opieki nad dzieckiem. W jego kulturze jest to niedopuszczalne. Mężczyzna zajmuje się lżejszą częścią rodzicielstwa, dyscypliną, koszeniem trawy oraz wymianą oleju w samochodzie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Byłam zszokowana, ale postanowiłam pozostać transparentna. Powiedziałam mu, że południowa kultura to zwykły syf. I bigoteria. Mieszkałam w rodzinnym stanie Johna przez 8 lat i wiedziałam, że ich słynna gościnność odnosi się tylko do miejscowych. Wystarczy być innej orientacji seksualnej, innego wyznania, innego koloru skóry oraz mieć inne poglądy polityczne i nie być tradycyjną kurą domową, aby zwrócili się przeciwko Tobie. Czy oznacza to, że każda osoba z południa jest ograniczona i patrzy na świat w taki sam sposób? Absolutnie nie. Ale takie panują tam zwyczaje. John był wściekły i powiedział, że jego kultura jest tak samo ważna, jak tradycje innych regionów świata, religii oraz grup etnicznych, i wytknął mi, że to ja jestem bigotką, jeśli uważam inaczej. Obraził się na mnie, bo nie chciałam włączyć aspektów jego kultury do naszego życia codziennego, tak jakbym to zrobiła, gdyby chodziło o kulturę islamską, azjatycką czy jakąkolwiek inną.